Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i kontynuujemy dzisiaj dalszą część gry Liars of Fear. Od tego momentu, od którego żeśmy poprzednio zakończyli, czyli kontynuacja. Jest to ten moment, w którym no, jakiś tam fragment obrazu zaczął nam powstawać w takiej czy innej formie. To możemy sobie coś już, o, kawałek jakiegoś czegoś, nie wiem, skóra to chyba jest, tak? Wpierw szukałem płótna, nie byle jakiego płótna, musiałem wybrać nóż, nie taki do chleba, ten nóż musiał być ostry jak brzytwa, właśnie dlatego użyłem brzytwy i dokładnie oddzieliłem skórę. Alkohol pomógł zwalczyć drżenie rąk. To jest pozamykane, to jest pozamykane i prawdopodobnie będziemy musieli po kolei, no że tak powiem, no zbierać pewne rzeczy i jednocześnie otwierać te szafki jakoś tak. Wydaje mi się, że to zostało zaprojektowane. Chociaż jak mówię, w tą grę nie grałem wcześniej, z wami jest to pierwsza tutaj, prawda, rozgrywka. Głęboki wdech i pamiętaj, jesteś profesjonalistą, to tylko kwestia kilku pierwszych pociągnięć, potem już będzie z górki, co w tym trudnego. Lustro, nie ma nas w lustrze, czyli jesteśmy obiektem demonicznym w tym momencie, skoro nas nie ma. Tu więcej nic nie było. No dobrze, to w takim razie wychodzimy i idziemy dalej. Za każdym razem jest, widzę, inna... Już teraz nie wyjdziemy, tak? No właśnie. Za każdym razem jest inna tutaj... inny wystrój wnętrz, o. No cóż, popatrzmy, co tu możemy zrobić. Groźna muzyka. Tu coś leży. Ale nie ma żadnej interakcji. O, winda. I już nie otworzymy, widzicie? Także możemy tylko w tej grze iść w jedną stronę. No i co? O, ktoś idzie. Ktoś był na piętrze. Ale winda tak drży, że ciężko cokolwiek tutaj dostrzec. O, dojechaliśmy, tak? Dojechaliśmy, no dobra. Ja nie wiem, czy ja w dobrą stronę dojechałem. Tu windą. Czy nie trzeba było na przykład pojechać na dół? No ale... Zobaczymy, gdyby kierunek był niewłaściwy, to zawsze możemy wrócić, bo drzwi się nam nie zamknęły. Te od windy oczywiście mówię, bo te to są wszystkie chyba pozamykane. A no właśnie. Coś tu jest, jakieś świeczki. No nie, no wszystko pozamykane? O co, kaman? Dziwne to wszystko. Może trzeba było faktycznie na dół pojechać windą. Skoro tu wszystko pozamykane, to co my tu mamy zrobić? A tu coś jest. Nie, tu nic nie ma. Tu są puchy. A tutaj coś, dobrze. Okej. Ciemno tu jak... Nie powiem gdzie. Wyłącznika światła oczywiście nie ma, bo po co? A klucz mamy jakiś, dobrze, zaraz weźmiemy. Przeczytajmy zatem, co tu się kryje. Szanowny panie, doskonale rozumiem pańskie rozgoryczenie i proszę mi wierzyć, bardzo współczuję panu i pańskiej żonie. Jestem jednak zmuszony oznajmić, że nie życzę sobie otrzymywania dalszej korespondencji. Każdy przeszczep skóry jest bardzo skomplikowaną operacją
i nieodzownie wiąże się z dużym ryzykiem porażki. Z całą odpowiedzialnością zapewniam jednak, że zarówno ja, jak i moi koledzy ze Szpitala Świętej Anny zrobiliśmy wszystko, co się dało dla pańskiej żony. Mówiąc szczerze, wierzę, iż zabiegu nie dało się przeprowadzić lepiej, szczególnie przy tak rozległych obrażeniach. Ma pan oczywiście pełne prawo do wyrażenia opinii i w pełni rozumiem pana rozczarowanie. Jest jednak coś, czego nie jestem w stanie pojąć. Czy naprawdę sądzi pan, że wypisywanie pełnych nienawiści listów do mnie czy też do innych lekarzy rozwiąże pańską sytuację? Tak jak wspomniałem powyżej, w pełni rozumiem, że był pan narażony na olbrzymi stres i tylko z tego względu nie wyciągam konsekwencji prawnych. Warunkiem jest jednak zaprzestanie zasypywania nas obraźliwą korespondencją. Pozwolę sobie postawić sprawę jasno. Nie będę tolerował gruźb skierowanych do mojego personelu, rodziny czy też do mnie. Jeśli potrzebuje pan pomocy psychologicznej, mogę poprosić asystenta o przesłanie panu danych kontaktowych do kilku specjalistów, którzy pomogą panu przetrwać ten trudny okres. Z poważaniem i najlepszymi życzeniami dla pana oraz małżonki, William H. Green. No dobrze, bierzmy w takim razie klucz. Weźmy sobie klucz i cóż, tu więcej chyba zrobić się nie da. No niestety. Podejdźmy jeszcze do okna. Pogoda ładna. Zobaczmy, do których drzwi ten klucz pasuje. Jakieś szepty. Prawdopodobnie do tych na wprost. To jest nasza winda. Ale ona była bardziej odsunięta. A teraz nawet byśmy nie mogli wejść. Patrzcie, ktoś nam windę zasunął. Dopóki nie wykonamy misji, to nie możemy wejść. No. I oczywiście drzwi za nami się zamkną. O, jakbym nie zgadł. Tak to jest. Książki. Mnóstwo książek. Tu schody jakieś na górę. Ale to za chwilę. Tu zamknięte. Jakby jakiś ogień się palił. Nie wiem, czy to słyszycie. No dobra, chodźmy na strych. A, faktycznie coś się tam jara. Ho. A to dobre. Co tu możemy zdziałać? Poprzykrywane jakimś płótnem to wszystko. No nie wiem. Otwarte. Oczywiście już zamknięte. O! Coś to za dziwny odgłos. O! Ojejku! A co to było? Z powrotem deszcz pada. Tu jakieś szczypce. Coś la penseta. A, potłuczone butelki. No i cóż, tutaj wchodzimy chyba. Nie ma wyjścia. No chociaż tu tyle, że widno. Coś mamy. Symptomy ostrzegawcze. Poniższa lista jest kompilacją najczęściej występujących objawów schizofrenii. Co prawda choroba ta jest zwykle diagnozowana u pacjentów pomiędzy 15 a 25 rokiem życia. Znane są jednak przypadki występowania tego zaburzenia u starszych osób. Należy jednak pamiętać, że wymienione symptomy nie występują jedynie w przypadku schizofrenii
i powinny być traktowane jedynie jako wskazówki dotyczące tego konkretnego schorzenia. Aby uzyskać prawidłową diagnozę, należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą, np. psychologiem lub psychiatrą. Pusty wyraz twarzy, wpatruje się w przestrzeń, tak. Mimowolne ruchy twarzy, tak. Bezsenność, nie zauważyłem. Nienaturalne gesty i postawy, zawsze tak było. Niemożność odczuwania radości z jakichkolwiek zajęć, zdecydowanie. Depersonalizacja, co to w ogóle znaczy? Dziwne, niezdarne ruchy, możliwe, że to przez wypadek. Podatność na gniew i agresję, raczej pasywno-agresywnie. Brak motywacji, tak. Myśli samobójcze. Wykrzyknik i znaki zapytania. No dobrze. Tu więcej nic nie ma. Tu więcej nic ciekawego nie ma. Jakby jakiś szczur? Albo mi się zdaje? O, tu coś leży. Pułapka na szczury. O. Tym razem żeśmy pułapki nie wyzwolili. Mimo, żeśmy praktycznie po niej przeszli. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. No, ale dobra. Tu coś jest? Nie ma tu nic. O, tu możemy za to wejść. Gdzieś już takie podobne pomieszczenie chyba było. Światła nie ma tu nigdzie. Butelki oczywiście wszędzie się walają. O. Chociaż tyle. Globus. O. O. Ale tu nie możemy nic zrobić z tym. Tu mamy lampkę, też nie możemy jej zapalić niestety. O. No dobra, chodźmy dalej. Skoro tak. O! Co to było? Co to było? Dziwna sprawa. Wszędzie takie te ławy z przykrytą serwetą widzę. Zegar. Ostatnia szuflada. No nic. Nie można tego cofnąć. Nie można tego cofnąć, tak? Tu lustro. I żeśmy weszli do lustra. O, patrzcie, co tu się stało. Aj, nie możemy już przejść tutaj. No ładne halo. Zapałki jakieś. Globus. Tu jedne drzwi. Tu też zapałki. Ha. Czy
Czyli jak tam byliśmy, to już tam się nie wrócimy. No dobrze, chodźmy dalej. Skoro tak. Tu jakaś waza. O, piesio! Piesio! Psi, 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 psi. Psiunia! Chodź do pana! No chodź! A to co to było? Wspomnienie jakieś chyba. Dobry piesek. No mówiłem, że dobry piesek. Jakieś ubrania. No dobra, idziemy dalej. Co te drzwi kryją? Też zapalniczka, znaczy zapałki i świeczka. Da się zapalić to? Da się. O, coś niewyraźnego. Kto to jest? Jakby obraz złożony z dwóch obrazów. Pod spodem inna postać, a na wierzchu inna. Ha, ciekawostka. Co tu jest? Nic tu nie ma. No dobra, chodźmy na lewo najpierw. Nie da się. No to chodźmy na prawo. Nie da się. No dobrze. Skoro tak nas traktują, nigdzie nie dają nam wejść. To idziemy na wprost. A to co? Ot ciekawostka. I co ja mam z tym zrobić? Czekajcie. Da się to jeszcze otworzyć? Już nie mogę? Nie mogę. Ale tu nie mogę przecież wejść, bo tu jest ten obraz. To co ja mam dalej zrobić? O kurde, co to było? O, już zamknięte z powrotem? Kurka, o! Szczury! To wyglądało inaczej wcześniej. Nie no, chwilę, tylko mnie nie ma i zaraz robią bajzel. Dobra, lampkę włączymy. Nie ma tu żadnego światła, nie ma. Nic tu nie widać, takie ciemności egipskie, że... O. Znowu to zrobiła. Dzisiaj znalazłem więcej jej recenzji małych notatek przyczepionych do moich ostatnich obrazów. Są to najbardziej zjadliwe i nienawistne brednie, jakie przyszło mi czytać na temat moich prac. Chyba nie powinienem być zaskoczony. Znam mnie wystarczająco dobrze, aby wiedzieć, co wyprowadzi mnie z równowagi. Wciąż nie mogę jednak uwierzyć, że używa tego przeciwko mnie. Najgorsze jest to, że kiedy próbuję z nią o tym rozmawiać, wypiera się wszystkiego. Jak gdybym nie był w stanie rozpoznać jej charakteru pisma. Jezu, czy ona naprawdę tak mnie nienawidzi, czy też umysł zaczyna odmawiać jej posłuszeństwa? Nie mam pojęcia, co powinienem z tym zrobić. No tak. O! A to co było? Coś z nas ktoś rzucił. Chyba. No tu jest jakoś klimatycznie tak dziwnie. Burza.
jakaś na... na zewnątrz. O, tu jakieś drzwi. Oczywiście zamknięte, bo jakby inaczej. Nic tu nie możemy zrobić z tym. No dobra. O, to też zamknięte. No to ładnie. Tu się otworzyło coś. Chodźmy. O, i od razu coś widać. Coż to? Coż to się dzieje? Proszę. Kurde. Klucz żeśmy wzięli. I tu więcej nic nie ma. Dobra, to otwórzmy może. Ale nie, to nie tym kluczem. O, patrzcie, jakie ten. Co tu się działo? Jak nas nie było? Obraz spływa. Ale motyw. O! This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. No tak. Zamknięte. No oczywiście się zamknęły. Dużo pomieszczeń ma ten dom. Tu nic nie ma. Kolejna biblioteka. O, jaki patefon, patrzcie. Uruchommy go może. Ale chyba płyty trzeba włożyć, nie? Raczej bez płyty to słabo będzie grało. O! I teraz dopiero. Chyba nie w tą stronę ta płyta leci. O kurde! Ale motyw. Widzieliście to? W tą stronę zakręćmy. Może będzie lepiej. I
co, i nic? No tak zróbmy. Łóżko się zawaliło. Wzięliście ten motyw? Ha. Lustro czarne. O, tu coś jest. Porywacze protez, nienasyceni drani, nie mogą sobie pozwolić na nową. Dlaczego akurat tę cholerną nogę? Ha. Ciekawostka. No i co tu więcej możemy zrobić? Wszystko się to jakoś powykrzywiało. A tu? Drzwi, możemy wyjść? Ej, nie możemy wyjść! Widzieliście ten motyw? Co to jest? I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? O co chodzi z tą fiolką? Jakaś maść tutaj jest, czy coś? Nie wiem o co. Come on. Tu nic zrobić się nie da. W tej szufladzie już też nic nie ma. Tu są jakieś tam inne dziwne rzeczy. Tu przez drzwi wyjść nie możemy. Dziwne to trochę. O. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. No dobrze. Ja mam wrażenie, że ten patefon cofa czas. I nie bardzo wiem, jak to trzeba... Widzicie? Coś trzeba z tym zrobić, kurczę. I z tą prędkością obrotową. Ho. Weźmy sobie, cofnijmy to do... Tu więcej nic nie można zrobić. Patrzy, czy coś tu się dzieje, ale się tu nic nie dzieje. Nie, nic się nie dzieje. Dobra, przesuńmy to odrobinę może w tą stronę. I teraz nakręćmy to. Też chyba nic. No to odrobinę jeszcze. Też nic.
No dobra, jeszcze przesuńmy. No to jeszcze w tą stronę. Co ja z tym mam zrobić, powiedzcie? Tu się nic kompletnie nie dzieje. Przyłączyłem jeszcze. O! O, teraz chyba dobrze gra. O, patrzcie! Cofa się to! O! Naprawiło się. Ale tu jakaś ciecz dziwna z tego łóżka wypłynęła. To mi się trochę nie podoba. A drzwi jakie są? Mogę już wyjść? Mogę, no to do widzenia. Tędy wyjdę? Wyjdę. O, jestem w naszym pomieszczeniu, z którego żeśmy kontynuowali. Proszę bardzo, malujemy. Ładnie nawet mi wychodzi. No jestem mile zaskoczony. Czyli co, możemy otworzyć kolejną tą. Pięknie. Co to jest? Jakaś fluorescencja, ta co tam żeśmy znaleźli, dobrze. Potrzebowałem słoika i plastikowych rurek. Zdarzało mi się odsysać benzynę, wiedziałem jak to się robi. Aha, czyli dokładnie ten sam tekst co tam był wcześniej. No. Tu zamknięte, tu zamknięte. Czyli cóż. Kończymy ten odcinek i spotykamy się w następnym, aby dokończyć malowanie naszego obrazu. Dzięki, trzymajcie się, cześć!